Państwu, miałem wejście refleksyjne, teraz już przejdę do swojego tematu, z tym, że nie pierwszy raz z Tobą mamy, jak się okaże, wspólne elementy naszych referatów, które w żaden sposób nie były jakoś koordynowane czy konsultowane. Zresztą, proszę Państwa, taka wstępna refleksja. Dla mnie XXI wiek, jeżeli chodzi o neurodydaktykę, to jest wiekiem, kiedy odkrywa się biologiczne, neurologiczne podstawy zachowań dawno już opisanych. Weźmy przykład rola wspomnień wczesnodziecięcych, tych matryc tworzących się w pierwszych 3 latach życia, to zarówno twórcy teorii uczenia, począwszy od Klatka Hala, czy freudyści, czy sam Freud, pokazywali to. Odkrycia dopiero pamięci proceduralnej, biograficznej pokazały, że to są dwa zupełnie różne mechanizmy pamięciowe, dwa rodzaje pamięci, które ze sobą jakoś współpracują, ale są odrębne. Dlatego na przykład nie jesteśmy w stanie sobie przypomnieć nic z wcześniejszych lat niż powiedzmy sobie 4., 5. rok życia, a niemniej na nasze zachowanie te pierwsze 3 lata życia mają często podstawowy wpływ, chociażby wybór małżonka, preferencje pewne. Opieramy się na tych matrycach. Drugie, to jak gdyby, już wracając do mojego tematu, to, że problematyka uzależnień w XX wieku w zasadzie była problematyką uzależnień od substancji psychoaktywnych z dostrzeżeniem zakresu czynnościowego, na przykład hazardu. Ale tam powiedzmy sobie te czynnościowe uważano jako rodzaj psychologicznego uczenia się, jako odrębny mechanizm. Natomiast już wtedy powstała pewna refleksja, na którą jeszcze nie potrafiono wtedy odpowiedzieć, dlaczego odległe objawy, czy na przykład zespół abstynencyjny, uzależnienie od substancji pobudzających, na przykład amfetaminy, daje ten sam obraz kliniczny, jak odstawienie środków chociażby hamujących opiatowców. No tutaj były różne koncepcje. XXI wiek pokazał nowe uzależnienie od substancji psychoaktywnych, ale również od czynności. No, pojawiły się uzależnienia komputerowe, czy internetowe, informatyczne. Coraz więcej mówi się o seksoholizmie, pracoholizmie. W zasadzie tych uzależnień czynnościowych jest bardzo dużo i również pojawia się refleksja, że ich obraz kliniczny jest często bardzo zbliżony właśnie w zakresie tych zespołów abstynencyjnych. No i temu właśnie zagadnieniu chciałbym się krótko, temu zagadnieniu chcę poświęcić to wystąpienie. Z tym, że najpierw, żeby od razu nie być traktowanym jako psychopatolog, że dla mnie społeczeństwo informacyjne jest od razu czymś złym, że prowadzi nas do uzależnień, trzeba sobie powiedzieć o tej roli prognostycznej. Przykładowo z mojej branży, jestem też lotnikiem, 80% szkolenia zawodowego pilotów komunikacyjnych odbywa się na symulatorach. Czyli to jest rodzaj gier. Tak naprawdę Boeing w tej chwili już prowadzi taki system szkolenia, że ani jednej godziny w powietrzu nie ma, można nie mieć, tylko później się praktykuje jako drugi pilot. Czyli uzyskuje się jak gdyby uprawnienia drugiego pilota, nie będąc ani godziny w powietrzu, jako uczynić, bo to jest po prostu za drogie. Czy rozwój szeregu funkcji, to jest sprawa oczywiście oczywista. Również jako metoda terapeutyczna odpowiednie oprzyrządowanie łóżka osób bardzo cierpiących, na przykład dostęp do internetu, w multimedialne urządzenia połączone też z siecią, pozwala zmniejszyć ilość środków przeciwbólowych często 40-50%. Zamiast leżeć po poparzeniach, cierpieć i domagać się tylko różnych dawek środków znieczulających, możemy po prostu zająć się czymś. Wejść w ten świat wirtualny i jako częściowo odwrócić sobie uwagę od tego, czyli rola terapeutyczna. No nie mówię również o leczeniu fobii. Trzeba pamiętać, że w tej chwili ze skuteczniejszych metod leczenia choroby Parkinsona są te kontrolery ruchowe, czyli różne powiedzmy sobie joysticki czy urządzenia, które wymuszają dużą precyzję ruchów.
opóźnia to rozwój tej choroby. U osób powyżej 60 roku życia, z tym, że u osób, powiedzmy sobie, będących takim klasycznym emerytem, stosowanie, powiedzmy sobie, gier poprawia percepcję. Dlaczego? No bo 60 lat to nie wyrok. Ja mam grubo ponad 60 lat, jeszcze gram w kosze, jestem członkiem szybowcowej kadry, no aktywnym człowiekiem i nie czuję procesów starzenia. Niemniej na pewno ta aktywność tutaj pomaga i te gry strategiczne czy sprawnościowe dla osób nieaktywnych, na przykład zawodowo, czy ograniczających swoją aktywność życiową, ma spore znaczenie. Ale już przejdźmy do tego zagadnienia, które właśnie w dalszej części będą dotyczyć też roli układu nagrody i układu kary. I właśnie tutaj będzie ten punkt wspólny. Od razu na tym trzeba powiedzieć sobie tak, nie uzależniamy się w sposób oczywisty od komputera, internetu czy od smartfona, uzależniamy się od czynności. No więc badania wykazują tu jednoznacznie, można sięgnąć do literatury, jeżeli ktoś jest zainteresowany, napisze do mnie maila, a mój adres internetowy to jest august@gh.edu.pl. Otrzyma na przykład tekst, bo mogę już tekst książek któryś, te, które już nie są w sprzedaży, a w wersji PDF-owskiej mogę, w każdym razie, pogawędki, maile, messengery, gadu-gadu, różnego typu wymiana informacji. Na przykład dała ciekawy efekt, że zniknęli tak zwani blokersi. Ci, którzy mieszkali w miastach, widzieli, że na przykład przed kilku laty młodzież spotykała się na osiedlach, tam sobie rozmawiali, no błędne co robili, czy palili papierosy, czy nie, to już nie wnikałem w to. Niemniej to były takie punkty spotkań, te osiedlowe, powiedzmy sobie, ogródki, ławki i tak dalej. Oni zniknęli. Ja zapytałem się jednej z takiej dziewczyny, która właśnie uczestniczyła, ona mówi, no ale po co? Mamy internet, w związku z tym ja nie tylko się z kolegą z klatki mogę komunikować, ale z 50 innymi. W związku z tym przenieśli się do swoich mieszkań. No zresztą to jest sprawa oczywista. Portale społecznościowe i te inne to są wszystko te najbardziej uzależniające czynności realizowane przez komputer. Jeżeli ktoś chce o tych kryteriach i tak dalej, to jest na ten temat obszerna literatura, nie chcę o tym mówić, chcę jak gdyby w tej części zarysować jedynie zakres problemu, który ma dotyczyć właśnie tych neurodydaktycznych, neurologicznych podstaw. Drugie, no w tej chwili bardzo narasta uzależnienie od smartfonów. Zresztą często nie zdajemy sobie sprawy, w jakim zakresie smartfon zaczyna zastępować komputer. To, że smartfony zniszczyły szereg gałęzi produkcyjnych, na przykład małych aparatów fotograficznych, latarek, nawigacji, kompasów i szeregu innych urządzeń, no nie muszę dodawać. Kto kupuje teraz małe aparaty, czy powiedzmy sobie nawigację jako niezależne urządzenie? Niemniej smartfon ze względu na swoją wszechstronność umożliwia realizowanie szereg funkcji. Na przykład ja mam swoją firmę, ośrodek terapeutyczny, 83% wejść na stronę, a to jest kilkanaście tysięcy w ciągu ostatniego pół roku, z tych kilkunastu tysięcy 83% było wejść ze smartfonów. Czyli widzimy, że w tej chwili nie korzystam już z komputera, żeby na przykład odnaleźć adres jakiejś firmy, kupić wyrób, tylko w smartfonie to robimy. W związku z tym ja tutaj dyskutowaliśmy z naszą szefową komitetu organizacyjnego, że w gruncie rzeczy współczesna firma mogłaby nie istnieć w internecie pesetowym, wystarczyłaby, że istnieje na stronach odbieranych przez smartfony i to w zupełności wystarczy. W związku z tym moja firma ma stronę wybitnie ukierunkowaną, żeby była czytelna w smartfonie. A na PC-cie niech będzie, na tej zasadzie. I tutaj te uzależnienia są coraz silniejsze. Co społeczeństwo informacyjne jeszcze u nas wyzwala? Proszę pamiętać o jednej rzeczy.
Znaleźliśmy się w takiej sytuacji, kiedy bardzo często między nami są ludzie, którzy z jednej strony uczestniczą w wyścigu szczurów, praca jest najważniejszą wartością, korporacja najważniejszą wartością, oraz drudzy, którzy są wyeliminowani, nie są aktywni zawodowo czy społecznie. No i powiedzmy sobie tutaj, śmierć przez pracowania, częste samobójstwa, ale to celowo zmierzam do pewnych aspektów, o których będę mówił. Czy chociażby izolacja społeczna właśnie u tych ludzi, którzy zostali albo wykluczeni społecznie, albo ograniczyli te kontakty do minimum właśnie tego za pomocą tylko urządzeń technicznych, czyli komunikują się ze światem w sposób zapośredniczony. No tutaj przykłady pokoi takich właśnie osób, które no, nazwijmy to, nadużywały współczesnych technik informatycznych, ograniczając swoje życie w zasadzie tylko do tego medium. Proszę pomyśleć sobie, ile trwa zgromadzenie tych wszystkich rzeczy i jak zmienia się to życie tego człowieka, który w tym czymś takim potrafi funkcjonować. Następnie, proszę pamiętać o jednej rzeczy. Najbardziej podatne na uzależnienia są dzieci. Na przykład mam dwoje wnucząt, mój syn jest informatykiem i na przykład wywołuje głęboki sprzeciw mój to, że one siedzą, jedno ma 3 lata, drugie ma 6, przy laptopach, w gruncie rzeczy większość czasu spędza na oglądaniu telewizji, bajek, znakomicie potrafią sobie nawigować, a jakieś takie zabawki jak klocki, jak powiedzmy sobie, inne te tradycyjne leżą odłogiem. W związku z tym tu pamiętajmy o tym, że jak gdyby te mechanizmy, które bronią dorosłego człowieka jeszcze przed uzależnieniem, chociażby praca zawodowa, obowiązki społeczne, presja otoczenia, u dzieci, które jeszcze nie chodzą do szkoły, w zasadzie nie działają. W związku z tym tutaj mamy jak gdyby największe zagrożenie uzależnienia. To ludzie, którzy właśnie stali się aktywni zawodowo, emeryci, renciści. Często ich środki finansowe uniemożliwiają im na przykład podróże dookoła świata, czy spędzanie wspaniałych wakacji na Szeszelach. W związku z tym ich sytuacja i społeczna, możliwości ruchowe, możliwości fizyczne powodują, że coraz bardziej ograniczają się do rzeczywistości wirtualnej. Warto jeszcze wspomnieć o jednym aspekcie, o manipulacji naszą psychiką. Pewien trening w armii amerykańskiej doprowadził do jednego efektu. I tutaj taka dygresja. W czasie II wojny światowej, czy w tych wojnach po II wojnie światowej, jeżeli ludzie strzelali do siebie, to większość strzałów była celowo nietrafiona. Po prostu ten żołnierz w okopie nie chciał żyć z poczuciem, że zabił kogoś, w związku z tym 80 strzałów kierowano po prostu w powietrze. Odpowiedni trening prowadzi do wyuczenia się takiego, że 95% strzałów przez chociażby żołnierzy amerykańskich, czy w ogóle komandosów, uczestników, czy powiedzmy sobie funkcjonariuszy, służb specjalnych, jest po to, żeby zabić. Jest to odpowiedni trening. Trening uczenia pewnych zachowań. No i właśnie tutaj już przejdźmy do zagadnienia, o którym chcę mówić. Właśnie dlaczego substancje psychoaktywne i czynności dają przy ich nadmiernym użyciu analogiczne objawy. I tutaj właściwie dopiero XXI wiek dał nam podstawy do zrozumienia tego mechanizmu dzięki technikom obrazowania aktywnej pracy mózgu,
analizie biochemicznej, jak i no, psychogenetyce, która pozwoliła nam też odkryć pewne predyspozycje do określonych zachowań uwarunkowanych genetycznie, następnie uwarunkowanych tymi przeżyciami wczesnodziecięcymi, jak również efektem uczenia się w okresie późniejszym. Czyli ta współczesna neurobiologia prowadzi do takiego wniosku, że neurologiczny mechanizm powstawania uzależnień w gruncie rzeczy jest podobny i oparty w efekcie o powtarzanie, o utrwalanie pewnych reakcji, wzmacnianie, karanie, w efekcie na tych aspektach uczenia się. Oczywiście, że przyczyny są różne. Mogą być biologiczne, psychospołeczne, kulturowe. Niemniej ten mechanizm neurologiczny, o którym tu chcę mówić, jest jeden. I tutaj właśnie, oczywiście w pewnym uproszczeniu, bo to są przeważnie zagadnienia bardzo złożone, możemy mówić, że uzależnienie jest zaburzeniem pomiędzy neuroprzekaźnikami, czy pomiędzy dwoma układami nagrody i kary. Czyli powiedzmy sobie dopamina i serotonina. No tutaj jest ten jak gdyby pewien mechanizm. Tu można sobie go prześledzić, nie będę tego odczytywał. Natomiast chciałbym zwrócić Państwa uwagę na jedną rzecz. Jak daleko ulega zaburzeniu osoby uzależnionej zdolność odczuwania przyjemności z innych rzeczy. Przykładowo alkoholik, ten, który po pracy uważa, że jako nagrodę w formie odstresowania będzie piwko. Czy powiedzmy sobie nawet informatyk, dla którego odstresowanie będzie gra online czy zabawa. Księgowa, dla której odreagowaniem będzie powiedzmy sobie Facebook, jakiś Messenger, portale społecznościowe. Dla nich jest to wzmocnienie. Zaczynają powiedzmy sobie tak naprawdę ograniczać swoje życie w zakresie nagradzania siebie za aktywność do tych czynności. I tu zaczyna się ta spirala nałogu. Jeżeli by Państwo zanalizowali psychę chociażby hazardzisty, który już przestał grać, ale tak naprawdę ten człowiek nie jest w stanie odczuwać przyjemności z miłości do swoich bliskich, do zwierzęcia, odczuć przyjemności ze sportu, gdyż tak naprawdę on jedynie czuje to, co prymitywnie, czy no, kolokwialnie się mówi, czuje ten przypływ adrenaliny. Tam z adrenaliną niewiele ma wspólnego, ale czuje ten przypływ tych pozytywnych emocji tylko pod wpływem tego czynnika nagradzającego. Czyli stymulacja wytwarzania dopaminy, równocześnie obniżanie poziomu serotoniny jako tego układu, który powinien hamować te zachowania. W związku z tym proszę zauważyć jedną rzecz. U wszystkich nałogowców maleje rola układu kary, a rośnie układu nagrody. Weźmy chociażby na przykładzie alkoholików. Co z tego, że on wie, jaką cenę psychiczną zapłaci za to, że zacznie pić? Że będzie miał tydzień koszmarny, fizycznie będzie fatalnie się czuł. Dla niego najistotniejsze jest te 20 minut relaksu, które uruchamiają ten układ nagrody. On zdaje sobie sprawę z konsekwencji, ale no, abstrahując już nawet od uzależnień od strony fizjologicznej, pewnego przymusu biochemicznego, weźmy palacza. Po 20 latach zapali. Czuje tak nieprzepartą chęć palenia, że w gruncie rzeczy nie jest się w stanie powstrzymać, mimo że przez jego fizjologia po tych 20 latach niepalenia nie ulega nagle zaburzeniu. Nie. Zostaje pobudzony układ nagrody. To pierwsze zapalenie papierosa spowoduje u niego tak silną stymulację tego układu, że zaburzy wszystko i człowiek wraca do nałogu. To samo komputerowiec, czy człowiek przychodzący do pracy. Pamiętam, jak do mnie zgłosił się taki prezes spółki giełdowej, uzależniony od pracy.
no, przyszedł na hipnozę, na terapię, żeby go trochę wzmocnić, odstresować, żeby jeszcze wydajniej mógł pracować. Właściwie dla niego jedynym sensem życia to była praca, czuł przypływ energii tylko w pracy. Nawet soboty, niedzielę telefonem komórkowym kontrolował służby remontowe, sprzątające, czy to wszystko działa dobrze. W związku z tym na pytanie, czy zna jakieś inne przypadki, odpowiedział, że nie, że on po prostu na to nie ma czasu. No i terapia między innymi polegała na tym, żeby nagle odkrył inne. I tutaj zastosowałem tak zwany mechanizm przeuczenia, który wiąże się właśnie z tą stymulacją układu nagrody. Przykładowo, pytanie, kiedy pan jest najpotrzebniejszy w firmie? W poniedziałek od 11 do 13. W takim razie w najbliższy poniedziałek spotykamy się w księgarni Empiku i przez 2 godziny pan będzie sobie szukał książek i filmów płyt. On mówi, ależ o czym pan mówi? No, ponieważ ja reprezentuję ten model terapii, może trochę behawioralnej, może troszkę opartej na teorii uczenia, na pewno sugestywnej, mówię, czy ja się pana pytam o ocenę moich propozycji terapeutycznych. Jeżeli pan chce ze mną współpracować, proszę to zrealizować, jeżeli nie, to do widzenia. No więc po 2 godzinach, jak przyszedłem go z Empiku zabrać, mówi, panie Andrzeju, jeszcze 15 minut, bo jeszcze chciałem 3 książki przeglądnąć. Następny poniedziałek miał spędzić w kinie. Jak szedł do tego kina, myślał, że wszyscy pracownicy, którzy mają wolne, będą akurat na tym seansie. No to mówi, że jedynie obok niego była para całująca się cały film, także i mówi, wraca do firmy zdziwiony. Budynek stoi, firma funkcjonuje, nawet nikt nie zauważył, że go nie było. Szczytowym elementem terapii, oduczającej go jak gdyby na ugu, było to, że pojedzie na narty, ale nie w ramach urlopu, to do Włoch na kilka dni, tylko w ramach wagarów od pracy, dzwoniąc do swoich asystentów, jestem w Warszawie, negocjuję, jestem w Poznaniu, jestem na Marsie i tak dalej, czyli zdalnie kierując firmą, ale tak naprawdę spędzając czas gdzie indziej. On zrozumiał ideę tego, no efekt tego był taki, że w tym roku dostałem od niego takie zapytanie, że słuchaj, wybieramy się do Nowej Zelandii na miesiąc, czy poleciałbyś z nami? Ja mówię, że no nie polecę, bo mi nie stać. Na to mi odpisała, ja ci tyle zawdzięczam, że zapłacę ci za to. Ja się uniosłem ambicją i powiedziałem, że no nie, dziękuję, że no nie mogę zaakceptować takiej roli, na co mi syn powiedział, że no jestem trochę idealistą i być może dosyć głupim człowiekiem. No ale to jest już, powiedzmy sobie, inny efekt. Celem tej terapii było to, żeby on zaczął czuwać przyjemność z czegoś innego niż tylko praca. Efekt był w południowej Ameryce, był w Afryce, no teraz jest w Nowej Zelandii, spłynął kajakami z Kanady do Stanów Zjednoczonych. Oczywiście, że on wszedł w uzależnienie innego typu. To jest uzależnienie. Wszedł w uzależnienie od, powiedzmy sobie, podróżowania. Zresztą osobowość, psychika człowieka już uzależnionego od czegoś, szczególnie od czynności, a nawet od substancji psychoaktywnych, powoduje łatwość innego uzależnienia. Ale problem jest taki, co lepiej, być uzależnionym od alkoholu czy od sportu. Mam takiego człowieka, który był alkoholikiem, ważył chyba ze 130 kilo, teraz rocznie przebiega 5 maratonów, przymierza się do triatlonu. Faktycznie, że rodzina też jest wściekła, no bo jego życie się zupełnie zmieniło, jest nałogowcem sportu, biegania, rowerów, no, triatlonu. No ale problem z punktu widzenia jego fizjologii i wyboru, czy lepiej, żeby był alkoholikiem, czy żeby był triatlonowcem. Nie wiem, być może wielu specjalistów od terapii uzależnień powiedziałoby, że popełniam podstawowe błędy. No ale to zależy jeszcze od koncepcji psychoterapeutycznej. Wydaje mi się, że osiąga się pewne cele, budując funkcję układu nagrody, który zaczyna działać pod wpływem innego typu bodźców. Niestety nie zmienia to faktu, że zaburzona jest dalej równowaga. Że nie da się doprowadzić do tego, że odzyska się równowagę układu nagrody i układu kary, gdyż z punktu widzenia mechanizmów biologicznych, a szczególnie biochemicznych, jest to proces nieodwracalny.
Czyli powiedzmy sobie tak, jeżeli raz się uzależnimy i zaczynamy odczuwać tą przyjemność, a czynnik hamujący jest słaby, jesteśmy skazani na tego typu funkcjonowanie z punktu widzenia biologicznych podstaw naszej psychiki. W związku z tym, jeżeli musimy z punktu widzenia terapii czy dydaktyki zaakceptować to, to musimy próbować wpasować zachowania tego człowieka nowe, tak żeby w ramach tego układu działał, a żeby jego formy działania były akceptowane psychospołecznie. Czyli jeszcze raz powtarzając, proszę zauważyć, jak u osób uzależnionych rola układu kary słabnie. Przykładowo, normalny człowiek po 8 godzinach czy tam iluś pracy czuje się zmęczony, frustrowany, cieszy się, o, już się skończyła praca, idę do domu. Układ kary po prostu generuje te impulsy, że no starczy ci, jużeś wystarczająco, zrób coś innego. Natomiast jeżeli dojdzie do uzależnienia, to tak naprawdę ten człowiek odczuwa tylko nagrodę, kiedy jest w pracy. Kiedy nie jest w pracy, czuje, że traci czas. Osoby grające na przykład w gry online tak naprawdę czują, że tylko wtedy są sobą. To ich pozycjonuje społecznie, w tej hierarchii tych graczy. To daje im tą satysfakcję. Każdy inny czas, nawet na jedzenie, na czynności samoobsługowe z czasem straconym. Zresztą jeszcze teraz, jak powstały już zawodowcy w tych grach i tak dalej, no dam najbardziej dramatyczny przykład, do którego jestem biegłym sądowym. 12-letni chłopczyk grał online w takiej grze, gdzie osiągnął najwyższy poziom, na swój wiek był bardzo wysoko notowany, nawet mówiono, że niedługo wystartuje w tych zawodowych turniejach, jako taki junior. W tej grze osiągnął bardzo wysoką pozycję, ale nie jadł, nie uczył się, podupadał na zdrowiu. Matka próbowała różnych sposobów, odłączenia od komputerów, to uciekał z domu do kawiarni internetowych czy do kolegów. Nie było go w domu. W związku z tym w porywie rozpaczy matka zlikwidowała mu konto w tej grze. Nagle chłopak znalazł się na zerowym poziomie w tej grze. Wyskoczył z 10 piętra, zabił się. I teraz sąd, powołując mnie na biegłego, poprosił mnie o odpowiedź, na ile matka była świadoma tego, co robi. Oczywiście, że ona jest ukarana najbardziej, jak można sobie tylko wyobrazić, bo bardzo kochała swojego syna, zresztą jedynaka. To jest właśnie przykład stresu, z którego się nigdy nie podniesiemy. Niemniej pytanie, czy ona dokonała empatii ze swoim dzieckiem, to jest inna rzecz. Czyli tutaj właśnie widać to zaburzenie tych relacji. Proszę Państwa, tyle jak gdyby takiego nie wykładu w sensie wyjaśnienia mechanizmu, ale pokazania pewnych związków, procesów uczenia się z nieodwracalnymi skutkami na poziomie biochemicznym, chociażby równowagi dopaminy, serotoniny. Weźmy jeszcze tylko drobny przykład leków serotoninowych. Te, które poprawiają wychwyt zwrotny serotoniny, czy na jakiś sposób stymulują ten poziom. Czy my się będziemy od tego uzależniać, czy nie? Jaki jest wpływ ograniczenia albo nadprodukcji dopaminy? To są wszystko mechanizmy, które przy odpowiednim sterowaniu, na przykład biochemicznymi oddziaływaniami, może głęboko manipulować naszą psychikę. I są nowe prace, które pokazują, jak manipulacje tym układem dopamino-serotoninowym mogą wpływać na efektywność różnych technik manipulacji. Na przykład w wojsku, co będzie stanowiło nagrodę, co będzie stanowiło karę, w służbach specjalnych. Innymi słowy, zbliżamy się do takiego wieku, że nie tylko czip domózgowy, elektroniczny będzie wpływał na naszą psychikę, nie tylko powszechna inwigilacja, oddziaływanie infradźwiękami, oddziaływanie podprogowe, czy powiedzmy sobie, no chociażby pełna kontrola za pomocą smartfonu. Warto pamiętać o jednej rzeczy,
jak ona zmienia funkcjonowanie społeczne. Wystarczy wyposażyć telefon w tak zwany impuls przedpołączeniowy, a jest to możliwe, kiedy na przykład dzwonię do żony czy do dziewczyny i ona mnie odbiera, ale ja już słyszę wszystko, co się tam dzieje. Czyli na przykład ona mówi, kochani, bądź cicho, będę rozmawiać z mężem. A już w momencie, kiedy tylko telefon zadzwoni, już słyszymy. Możliwość zdalnego uruchomienia kamery, dokładnej lokalizacji i tak dalej, powoduje to, że zaczynamy żyć w innym społeczeństwie. To społeczeństwo informacyjne zmierza w jakimś kierunku ewolucji biologicznej, na poziomie biologicznym. Tak jak ty powiedziałeś, w gruncie rzeczy nie wiemy, jak to będzie wyglądać za 20 lat. Wiadomo, że gotujemy sobie jakiś los. Chipy domózgowe umożliwią nam łączność z siecią, manipulacja biochemiczna i tak dalej. Jaki efekt? Być może, jak będziemy mieć jeszcze okazję za ładnych parę lat się spotkać, to więcej będziemy widzieć na temat właśnie tych, jak uczenie i jak te układy neurologiczne tutaj współgrają i dają ten w efekcie efekt uczenia się. Dziękuję bardzo.